Na koniec chciałbym jeszcze podzielić się takimi pierwszymi sygnałami odnośnie propozycji Polskiej Ligi Koszykówki odnośnie następnych sezonów, odnośnie projektu Ligi Kontraktowej. Ten projekt, który został nam przedstawiony półtora tygodnia temu... Tak, mogę to do boku, jeśli proszę, tak? Nie, proszę. Został nam przedstawiony na zebraniu klubu w Warszawie. Projekt jest bardzo ciekawy, gdyż po pierwsze jakby głównym celem tego projektu jest to, żeby kluby na nowy sezon podpisały kontrakty z Polską Ligą Koszykówki na trzy najbliższe sezony. Na trzy najbliższe sezony po to, żeby kluby miały jasność, że one przez te trzy lata będą w tej ekstralidze grały, bo projekt nie przewiduje spadków z ligi, natomiast przewiduje jakby dla ostatniej, przedostatniej przewiduje po prostu opłaty za to, że jakby kary takie umowne za to, że zajęły takie miejsca, natomiast dla drużyn, które będą wyżej, też będą przewidziane nagrody. Projekt ten skierowany jest głównie na promowanie, na odrodzenie, oczywiście w długiej perspektywie czasowej, nawet pięcioletniej, na odbudowanie koszykówki polskiej. Wpisowe, które zaproponowane jest w projekcie, jest wysokie, ale ono jest też odwarowane, czy przewiduje ten projekt, duże zniżki dla klubu. Wpisowe w tym roku do ligi było 50 tysięcy. Na nowy sezon projekt przewiduje 150 tysięcy wpisowego, natomiast wszystkie składy, wszystkie ulgi, które można tutaj zyskać, to w przypadku symulacji zespołu naszego, na przykład taki, który mamy teraz, to ta obniżka byłaby rzędu 90 tysięcy. Co będzie premiowane? Premiowane będą przede wszystkim ilość kibiców na hali, duże hale, od tego są zniżki, od zatrudniania polskich trenerów, od zatrudniania polskich zawodników, albo inaczej, od zatrudniania jak najmniejszej liczby zagranicznych zawodników. Oczywiście to jest projekt dosyć skomplikowany, bo kluby mają różne cele i trudno będzie zrezygnować z wszystkich zagranicznych, żeby nie obniżać. Natomiast można to robić sukcesywnie, krok po kroku i premiować tych, czy forować tych polskich zawodników po to, żeby koszykówka też wyrównała w perspektywie czasowej do tych topowych naszych polskich drużyn, czy siatkówki, czy piłki ręcznej, bo to jest takim kołem napędowym. Projekt ten jest skierowany na tą promocję, ale też jest skierowany na to, żeby tak jak Zielona Góra na przykład w tej chwili, żeby też ta koszykówka potrafiła przyciągać wiele ludzi do hal, a to też jest spowodowane tym, że nasze również rozmowy ze sponsorami też mogą się przełożyć na rozmowy wieloletnie, bo mamy ten udział w tej lidze praktycznie zagwarantowany. Liga też przewiduje, że w przyszłym sezonie będzie 14 zespołów, że na pewno będą rozgrywki, tak jak to było w pierwszym projekcie w tym roku, że jest runda zasadnicza, potem jest to dzielone na pół, gramy dwie połówki, grają między sobą. Także tych meczów w rundzie podstawowej będzie minimum 30. Inaczej też będzie się przedstawiała sprawa awansów z pierwszej ligi. To wymaga oczywiście dodatkowej uchwały PZKOSZA. Będzie awansowała jedna drużyna pod warunkiem oczywiście do spełnienia tych wszystkich spraw organizacyjno-finansowych. Także projekt jest bardzo ciekawy i on w przyszłym sezonie przewiduje 14 drużyn. Za dwa lata ma być tych drużyn już 16, tak żeby tą ligę rozbudowywać, żeby też tego było o wiele więcej, bo tak na cały świat po prostu. Co jeszcze chciałem Państwu powiedzieć? Też będą dzikie karty oczywiście i od tych dzikich kart ta cena bazowa też jest 400 tysięcy dzikie karty, ale też są właśnie zniżki za duże miasta, za duże hale, za dużą ilość kibiców.
Natomiast gwarancje PLK przy takiej umowie kontraktowej są takie, że będzie zagwarantowana określona ilość transmisji telewizyjnych, oczywiście większa ilość transmisji telewizyjnych, że będzie też w projekcie przewidziana tak zwana młoda koszliga, gdzie te pieniądze, które kluby będą wpłacały w postaci w sumie większego wpisowego, to będą przeznaczane właśnie na kluby po to, żeby prowadzić tą równolegle, tą młodą koszligę, która no, na dzisiaj na pewno stwarza wiele pytań, tak? Czy jeździć dwa zespoły, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. My cały czas tutaj chcemy uruchomić, czy w naszych strukturach, czy w strukturach gdzieś tutaj koło nas, przynajmniej drugą linię, po to, żeby zawodnicy, którzy się nie mieszczą, a którzy są jeszcze młodzi, to żeby oni mieli gdzie grać. Bo to, co zrobiliśmy na przykład z Rafałem Rajewiczem, to uważam, że to było bardzo dobrze. On poszedł tam, on gra po 30 minut, on się przebija i myślę, że ten zawodnik po prostu na miarę tego doświadczenia będzie mógł dalej się rozwijać, bo ławka jeszcze nikogo nie rozwinęła. Projekt też przewiduje ulgi dla drużyn, które właśnie wprowadzą zawodników poniżej 25 roku życia. Czyli minimum dwóch, to jest ulga, też by wpisałem około 20 tysięcy złotych. I w tym kierunku też chcemy iść. To tyle chyba z tych takich głównych tutaj założeń tej linii kontraktowej. Ja sam uważam i w klubie uważamy, że jest to pomysł dobry. Mamy przedstawić swoje uwagi, przedstawimy swoje uwagi. Musimy zrobić też burzę mózgów do tego wszystkiego. Czy wszystkie te założenia, które są na dzisiaj, są dobre. Powiem tylko tyle jeszcze, że jeśli będzie 14 drużyn, a minimum dwie drużyny, te topowe polskie drużyny, zgłoszą się do tak zwanych lig regionalnych, czyli Euroliga czy VTB, to nie będą grały w pierwszej rundzie. One dołączą od tego momentu, kiedy będą już dwie rundy rozegrane, one dołączą do rozgrywek. Tak jest w innych ligach, tak jest w Czechach, tak jest w Serbii, bo to, co projekt... W Hiszpanii też nie? Tego nie wiem. Projekt ASECO w tym roku no niestety spalił na padaczce, bo się nie da tyle tego grać. To są założenia. Jak będzie, to oczywiście będziemy Państwa informowali, jakie będą nasze decyzje odnośnie nowego.